Wraz z dojściem do władzy Hitlera rozpoczął się proces militaryzacji Niemiec. Rozbudowie ulegał przemysł zbrojeniowy, błyskawicznie rosły zamówienia dla armii, co wpływało na zwiększenie zatrudnienia i wzrost poparcia społecznego dla działań nazistów. W 1935 roku wprowadzono powszechny pobór do wojska i rozpoczęto rozbudowę armii, czyli Wehrmachtu, łamiąc postanowienia Traktatu Wersalskiego. Działania te nie spotkały się z żadną realną reakcją Francji i Wielkiej Brytanii. W rozbudowie sił zbrojnych duży nacisk położono na rozwój nowoczesnych narzędzi prowadzenia działań wojennych, czyli lotnictwa, Luftwaffe oraz broni pancernej. Czołgi komasowane były w dużych związkach taktycznych, dywizjach pancernych, które miały wykonywać samodzielne zadania postawione przez dowództwo. Analogiczne jednostki o charakterze wybitnie ofensywnym tworzono jeszcze tylko w Związku Sowieckim. W pozostałych armiach europejskich czołgi były zorganizowane w niewielkie jednostki liczące po kilkadziesiąt sztuk tych wozów i były używane tylko do wsparcia piechoty. W marynarce wojennej, Kriegsmarine, położono duży nacisk na budowę okrętów podwodnych, które tak dobrze sprawdziły się w trakcie I wojny światowej. W 1936 roku niemieckie wojska wkroczyły do Nadrenii, która zgodnie z zapisami Traktatu Wersalskiego miała być strefą zdemilitaryzowaną, czyli pozbawioną wszelkiej infrastruktury wojskowej. Francja i Wielka Brytania właściwie nie zareagowały. W 1936 roku wybuchła również wojna domowa w Hiszpanii. Przeciwko wynikom wyborów, które wygrał lewicowy Front Ludowy, zbuntowała się armia, a na czele rebeliantów stanął generał Francisco Franco, który natychmiast otrzymał wsparcie od Niemiec i Włoch. W 1936 roku Niemcy podpisały z Japonią pakt antykominternowski, który oficjalnie był wymierzony w międzynarodowy komunizm, jednak w rzeczywistości miał prowadzić do podziału stref wpływów na świecie. W 1937 roku do paktu przystąpiły Włochy. W ten sposób powstał sojusz pomiędzy tymi krajami, tak zwana oś Berlin-Rzym-Tokio. Od tego momentu kraje sprzymierzone z Niemcami nazywano państwami osi. Traktaty pokojowe kończące I wojnę światową, jakie podpisały Austria oraz Niemcy, zakazywały połączenia się tych państw. Jednak w latach 20. i 30. takie koncepcje się pojawiały. Nabrały one zupełnie nowego rozpędu po dojściu Hitlera do władzy. Warto zaznaczyć tu, że pierwszym punktem programu NSDAP był punkt mówiący, że Niemcy mają być państwem obejmującym wszystkich należących do narodu niemieckiego. Wykorzystując wzrost sympatii faszystowskich w Austrii oraz słabość tamtejszego rządu, w marcu 1938 roku wojska niemieckie wkraczają do Austrii i witane owacyjnie są przez austriackie społeczeństwo. W ten sposób nastąpił Anschluss, czyli przyłączenie Austrii do III Rzeszy. Państwa zachodnie nie zareagowały. Kolejnym celem Niemców stała się Czechosłowacja, w której zamieszkiwało 3 miliony Niemców, w większości osiedlonych w Sudetach. Wspierani przez Berlin zaczęli żądać najpierw autonomii, a potem wcielenia tych terenów do Niemiec. Napięcie między Niemcami a Czechosłowacją zaczęło narastać, a apogeum osiągnęło w maju 1938 roku, kiedy to wieść o ruchach niemieckiej armii w stronę granicy spowodowało ogłoszenie w Czechosłowacji częściowej mobilizacji. Rząd w Pradze związany był z Francją traktatem sojuszniczym i otrzymał także deklarację wsparcia w konflikcie z Niemcami od Związku Sowieckiego. Europa stanęła w obliczu kolejnej wojny. Mocarstwa zachodnie zdecydowały się na interwencję, by nie dopuścić do wybuchu kolejnego konfliktu. 30 września 1938 roku podczas obrad zwołanej do Monachium konferencji pokojowej przedstawiciele Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji zawarli układ, na mocy którego włączono obszar Sudetów do Niemiec. Decyzje dotyczące terytorium czechosłowackiego zostały podjęte bez udziału bezpośrednio zainteresowanych. Przedstawicielom Czechosłowacji Francja i Wielka Brytania zakomunikowały decyzję mocarstw, informując równocześnie, że w wypadku decyzji o stawieniu oporu Niemcom, Czechosłowacja będzie walczyć samotnie. W obliczu takiego obrotu sprawy państwo czechosłowackie przyjęło dyktat, godząc się na przedstawione warunki. Ciężką sytuację polityczną Czechosłowacji wykorzystały Węgry oraz Polska, które wystąpiły ze swoimi żądaniami terytorialnymi. Zaolzie zostało włączone do Polski, a południowa Słowacja do Węgier. W ten sposób oba państwa współuczestniczyły de facto w rozbiorze Czechosłowacji. Państwo czechosłowackie przetrwało do marca 1939 roku, kiedy to wspierani przez Niemców nacjonaliści słowaccy, na czele których stał ksiądz Tiso, proklamowali niepodległość. Na pozostałym terytorium powstał zależny od Niemiec protektorat Czech i Moraw. Ostatnim bezkrwawym podbojem Hitlera było przyłączenie do Niemiec okręgu Kłajpedy, którą odebrano Litwie. Intensywną ekspansję w Azji prowadziła Japonia. Rozwój przemysłu oraz przyrost populacji powodował uzależnienie od dostaw surowców i żywności z krajów sąsiednich.
Budzący się japoński nacjonalizm oraz słabość leżących w pobliżu Chin stwarzała okazję do potencjalnie łatwych zdobyczy terytorialnych. W 1931 roku Japończycy rozpoczęli wojnę z Chinami, opanowując prowincję Mandżurię, na terenie której utworzyli marionetkowe państwo, czyli niesamodzielne cesarstwo Mandżuku. W 1937 roku Japończycy ponownie uderzyli na Chiny, zajmując większość terenów nadmorskich. Rozpoczęła się długa i niezwykle krwawa wojna chińsko-japońska, która trwała do 1945 roku. W jej trakcie Japończycy wykazywali się niezwykłym okrucieństwem, przeprowadzając liczne masakry względem ludności cywilnej, jak to miało miejsce m.in. w Nankinie, gdzie przez 6 tygodni wymordowano kilkaset tysięcy ludzi.